z Ewangelii świętego Mateusza. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setni zaś jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: prawdziwie ten był Synem Bożym. Oto droga Jezusa, która pozwoliła nam na nowo przeżyć ciężkie doświadczenie Jego męki. Pozwoliła nam także wejść w nasze życie. Otworzyła chyba nam wszystkim okno na świat, abyśmy mogli inaczej spojrzeć na siebie, na drugiego człowieka, którego często wśród zgiełku naszego cywilizowanego świata nie zauważamy. Ta droga na tym się nie kończy, a może właśnie teraz się zaczyna, abyśmy byli dla wszystkich ludzi żyjących obok nas zwiastunami pokoju i miłości oraz wysłannikami Boga, byśmy mogli od dziś już razem budować świat sprawiedliwości i braterstwa.